Magda Jessler odkrywa swoją wagę. Jaki jest prawdziwy ciężar? Jaki jest mój waga? Niezwykłe pytanie zaskoczyło Magdę Jessler, gdy została zaproszona do udziału w programie Autentyczni, gdzie osoby z autyzmem mają możliwość zadawania pytań. Choć restauratorka znana jest głównie z udziału w programach kulinarnych, to tym razem pojawiła się w zupełnie innym kontekście. Magda Jessler Będąca jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd stacji TVN cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Jej udział w kuchennych rewolucjach przyciąga przed ekrany tysiące fanów. Jednak tym razem publiczność mogła dowiedzieć się czegoś nowego o tej znanej restauratorki kropka w programie Autentyczni, gdzie osoby z autyzmem odgrywają rolę dziennikarzy. Magda Jessler spotkała się z pytaniem odnośnie swojej wagi. Nie zraziła się jednak tym pytaniem. Ujawniając swoje ostatnie osiągnięcie, utratę 10 kg kropka schudłam 10 kg, i mimo to czuję się lekka, jak piórko z humorem, odpowiedziała na pytanie, podkreślając, że jest zadowolona z osiągniętego rezultatu. Ta niecodzienna sytuacja pokazuje, że nawet najwięksi celebryci mogą zaskoczyć widzów swoją otwartością i szczerością, nawet w odpowiedziach na nietypowe pytania. Odpowiedź Magiedy Jessler na pytanie o wagę jest dowodem na jej pozytywne podejście do życia oraz gotowość do dzielenia się z widzami osobistymi doświadczeniami. Jej otwartość wobec trudnych pytań pokazuje, że jest gotowa na przyjęcie roli wzoru do naśladowania dla osób, które mogą zmagać się z podobnymi problemami. Jej sukces w utracie wagi może stanowić inspirację dla wielu osób, zachęcając do podejmowania wysiłków w kierunku poprawy zdrowia i samopoczucia. Dodatkowo, Magda Jessler, swoją odpowiedzią udowodniła, że wartość osoby nie powinna być utożsamiana wyłącznie z jej wagą czy wyglądem zewnętrznym. Jej pewność siebie i akceptacja własnego ciała mogą być inspiracją dla osób, które borykają się z kompleksami dotyczącymi wagi. W ten sposób restauratorka nie tylko dzieli się swoimi osiągnięciami, ale również promuje pozytywne podejście do ciała i akceptację swojego wyglądu. Jej otwarta postawa wobec własnej sylwetki może przyczynić się do zwiększenia świadomości społecznej na temat różnorodności cielesnej i znaczenia akceptacji siebie.